Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pod materiałami o segregacji sanitarnej pojawiało się wiele komentarzy w stylu: no ale przecież wszyscy zawsze segregowali, Kościół nie wszystkich dopuszcza do sakramentów, nie wszystkich wpuszcza się do kina, tylko tych, którzy mają bilety, i tak dalej, i tak dalej. Czy to już jest segregacja, czy jeszcze nie? Zapraszam. Oczywiście, że istnieją różne formy właśnie takiej, w cudzysłowie, segregacji. Oczywiście, że do na przykład Komunii Świętej mogą przystąpić w kościele tylko katolicy. W jakimś klubie sportowym pewne prawa mają tylko ci, którzy spełniają konkretne warunki. W kinie do sali kinowej może wejść tylko ten, kto kupił bilet. Tak, to są rzeczy zupełnie oczywiste. Dlaczego, gdy mówimy o segregacji sanitarnej, mówimy jednak o czymś innym? Warto to rozróżnić. Otóż, gdy mówimy o segregacji sanitarnej, mówimy o tym, że państwo narzuca prawem jakieś dodatkowe własne ograniczenia. A więc mamy sytuację, gdzie kasa w kinie chce sprzedać bilet. Mamy do czynienia z sytuacją, gdzie z drugiej strony klient chce kupić bilet. A więc dwie strony chcą zawrzeć taką prostą umowę handlową, to znaczy skorzystać z pewnej usługi handlowej. Natomiast państwo nie pozwala na to, bo jedna ze stron nie spełniła jakiegoś warunku. Czy to może być uzasadnione? No taka sytuacja może być uzasadniona. Na przykład jeśli to kino nie spełnia jakichś tam wymogów, które są ustalone prawnie, może państwo odebrać tej instytucji prawo do tego, żeby te bilety sprzedawać. Oczywiście to się może zdarzyć i jakoś to się tam dzieje nieustannie wokół nas w sposób mniej lub bardziej uprawniony. Natomiast tutaj mamy do czynienia z wprowadzaniem zupełnie nowej skali takich ograniczeń. Mamy do czynienia z kolejnym krokiem w stronę wpływu państwa na życie zwykłych obywateli. Mamy do czynienia ewidentnie z takim postępem. Postępem w stronę państwa, które coraz więcej musi swoim obywatelom pozwalać. To już nie jest tak, że każdy obywatel może skorzystać z jakiejś usługi, na przykład właśnie z kina, z teatru, z restauracji. To już nie jest tak. Nie każdy obywatel może skorzystać. To państwo decyduje, który obywatel może skorzystać z danej usługi, a który obywatel nie może skorzystać z danej usługi. I takie ograniczenie, nowe ograniczenie tego typu jest decyzją, w której oddajemy państwu kolejną dużą porcję naszej wolności. Oddajemy kolejną dużą porcję naszej decyzyjności. Człowiek, jeśli się boi, że zarazi się w kinie, w restauracji, nie musi tam iść. Jeśli człowiek jest zaszczepiony obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli on chce iść do restauracji, to dlaczego on się ma obawiać tych niezaszczepionych? On przenosi tak samo wirusa jak wszyscy inni, jak ci, którzy są niezaszczepieni. Skoro zaszczepieni przenoszą tego wirusa dokładnie tak samo, no to jaki jest powód, żeby się tutaj obawiać? Jeśli on się obawia, że zarazi się od kogoś, może się zarazić od każdego. On się może nie obawia, bo jest zaszczepiony, a może się obawia o swoją rodzinę. No dobrze, ale to równie dobrze może złapać tego wirusa od kogoś, kto jest zaszczepiony, czy pracownika restauracji, czy innego klienta. Czyli co do zasady, nie istnieje tutaj żadna podstawa, żeby taką segregację wprowadzać. Niezależnie od tego, jakby czy patrzymy z perspektywy osoby, która uważa, że koniecznie trzeba się szczepić, czy z perspektywy osoby, która uważa, że nie jest to z jakiegoś powodu potrzebne. Niezależnie od tego, każda z tych stron po prostu może normalnie funkcjonować. Dlaczego państwo chce wystawiać nam takie bilety, że temu coś wolno, a temu coś nie wolno? Jaka jest podstawa naukowa? Jaka jest podstawa epidemiologiczna w tej sytuacji?
skoro i tak ten wirus przenoszony jest dokładnie tak samo przez osoby zaszczepione, jak niezaszczepione, jedyna różnica jest być może taka, że jedna odchoruje tą lżej, druga mocniej. Ja nie znam się na tym, nie wiem, czy faktycznie tak jest, czy tak nie jest. No, jest taka narracja, ale przy takim założeniu nie ma podstawy, żeby wystawiać takie bilety, żeby państwo wystawiało ludziom takie bilety, ty jesteś obywatelem tej kategorii, ty możesz, a ty jesteś obywatelem takiej kategorii i ty nie możesz. A więc tak, oczywiście, że ludzie, instytucje, państwa stawiają innym ludziom warunki do tego, żeby brać w czymś udział. Tak, tylko że tutaj jesteśmy świadkami stawiania zupełnie nowych warunków, które wydają się nie mieć podstawy medycznej, racjonalnej, naukowej, natomiast są niezwykle mocno ingerujące w życie społeczeństwa. Wspominałem już w materiale Segregacja i Reset o tym, że może to stworzyć, czy nie stworzyć, może to i pewnie będzie to pompować coraz bardziej taki plemienny konflikt wewnątrz społeczeństwa. Jedni właśnie będą chcieli, drudzy nie będą chcieli, będzie rosła agresja, będzie rosła niechęć jednej grupy wobec drugiej. Szalenie niebezpieczna rzecz, to znaczy promowanie takiej wojny plemiennej jest rzeczą szalenie niebezpieczną i naprawdę musimy dzisiaj bardzo uważać, żeby nie wchodzić w taką wojnę plemienną. Starajmy się zawsze racjonalnie ze sobą rozmawiać, spokojnie ze sobą rozmawiać. Ja mam inne poglądy, ty masz inne. Przedstawmy je sobie, porozmawiajmy o tym. Nie ma powodów, żeby się tutaj nawzajem obrzucać inwektywami, żeby od razu wychodzić z jakimiś wielkimi emocjami i mieć do siebie nawzajem pretensje, że mamy jakieś inne poglądy. A więc spokojnie, racjonalnie, nie ulegajmy tej wojnie plemiennej. I jeśli ktoś nie wie, o co chodzi z wojną plemienną, odsyłam do mojego materiału Segregacja i Reset. Tam starałem się to wytłumaczyć. Tutaj chciałbym jeszcze tylko zwrócić uwagę na to, że może to wzbudzać w tych, którzy nie chcą takiej segregacji sanitarnej, pewne zadowolenie, że w całej Europie widzimy, że ludzie się burzą przeciwko temu. Tutaj również zachowałbym pewną ostrożność. Dlaczego? Ano dlatego, że ewidentnie od samego początku ci twórcy tego wielkiego resetu pokroju Klausa Schwaba deklarują, że właśnie zamieszki są czymś dla nich niezwykle korzystnym. Ano dlaczego są one dla nich niezwykle korzystne? Pokojowa demonstracja nie ma jakichś tam wielkich skutków. Jest to po prostu sposób na wyrażenie tego, że społeczeństwo czegoś chce albo czegoś nie chce. Natomiast gdy dochodzi do zamieszek, gdy dochodzi do jakichś walk z policją, co się wtedy dzieje w społeczeństwie? Właśnie, narasta pewna plemienna wojna, to raz. Dwa, gdy jest tych zamieszek coraz więcej, państwo czuje się coraz bardziej zagrożone, może czuć się coraz bardziej bezradne. Może to być powód do tego, żeby jakieś zewnętrzne siły w jakiś sposób zaingerowały. Ot, chociażby na przykład Unia Europejska, która widząc jakąś tam ilość zamieszek, może powiedzieć, no zobaczcie, w całej Europie mamy takie zamieszki, trzeba coś z tym zrobić, trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie na wyższym poziomie, na poziomie na przykład właśnie ogólnoeuropejskim. Każda międzynarodowa instytucja, korporacja może wtedy wpaść na taki pomysł. I państwo, które nie radzi sobie z takimi konfliktami, może nie mieć wyjścia za bardzo. Może faktycznie nie być pewne, co z tym zrobić i będzie bardziej skłonne do tego, żeby oddawać część swojej władzy jakiejś zewnętrznej instytucji. A to jest rzecz szalenie niebezpieczna. To znaczy, im więcej państwa oddają władzę zewnętrznym instytucjom, ponadnarodowym instytucjom, no, tym mniej my mamy kontroli nad całą sprawą. Bo pamiętajmy, że mimo wszystko jeszcze nasi rządzący, jacykolwiek by oni nie byli, wciąż jeszcze w jakiś sposób są od nas zależni. Wciąż jeszcze ten rok przed wyborami starają się zadbać o to, żebyśmy byli zadowoleni. Przynajmniej ten rok przed wyborami starają się o to zadbać. Wciąż jeszcze czują jakąś presję opinii społecznej. A międzynarodowe, wielkie instytucje, czy to korporacje, czy instytucje pokroju Unii Europejskiej, czy one czują taką presję? Czy my mamy na nich jakikolwiek wpływ? Czy to, że w Polsce opinia publiczna jest z czegoś niezadowolona, czy to ich w jakikolwiek sposób obchodzi? No nie. No nie. Jeśli chcemy żyć w społeczeństwie, być
rządzeni przez ludzi, którzy jeszcze w jakiś sposób nas słuchają, to nie zgadzajmy się na to, nie na to, żeby coraz więcej kompetencji było przekazywanych wyżej, w sensie do instytucji, które są ponadnarodowe, jakiekolwiek by one nie były, czy to w stylu właśnie Unii, czy w stylu wielkich międzynarodowych korporacji. To znowu jest kolejny krok w stronę takiego wielkiego resetu, w stronę stworzenia nowego społeczeństwa. Dlatego moim zdaniem ci ludzie, którzy chcą stworzyć taki nowy, wspaniały świat, zarządzany jak najbardziej centralnie, tacy ludzie właśnie bardzo chcą zamieszek. I niewykluczone, że zupełnie świadomie prowokują takie zamieszki w ten czy w inny sposób. Może to być bardzo taki odległy, bardzo odległa prowokacja, ale być może bardzo świadomie chcą ludzi denerwować, nasyłać na siebie, żeby do takich zamieszek dochodziło, po to, żeby państwa czuły się słabe, czuły, że nie panują nad sytuacją, po to, żeby ktoś mógł przyjść jako wybawiciel, zbawca, rycerz na białym koniu, który teraz przyjdzie i ten świat uspokoi. Wielu dyktatorów przyszło na świat właśnie w ten sposób. Było źle, a to pojawia się jakiś wielki, wspaniały władca, żeby uporządkować sprawę. Jeśli faktycznie jest źle i jest to niezależne od niego, faktycznie może być potrzebny taki człowiek, który weźmie tą władzę twardą ręką, to czasami może być jak jedyny ratunek w jakiejś sytuacji, to się może zdarzyć. Ale jeśli to jest prowokowane przez kogoś, kto chce taką władzę przejąć, no to ja bym takim ludziom bardzo nie ufał. A program zarysowany przez Klausa Schwaba trochę tak wygląda. To znaczy, wydaje się, że on chce wykorzystać kryzysy do tego, żeby stworzyć właśnie nowy, lepszy świat. Właśnie taki świat, w którym jak najwięcej władzy jest w jak najmniejszej ilości rąk. I to naprawdę nie jest w niczyim interesie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.